Hello, cześć, z Kieran Farm. Przejeżdżamy właśnie koło fotoradaru w Gogoczowie. Jedziemy dzisiaj na biegówki na Turbacz. Moi drodzy, Podhale kiedyś słynęło m.in. z owiec i oscypków, a obecnie Podhale słynie z klinik chirurgii plastycznej i różnego rodzaju upiększania się. Tutaj po drodze mamy taką stację benzynową, jakbyście chcieli mieli własne biegówki, własne skitury, czy nawet z buta, można iść przez Stare Wierchy na Turbacz, to jest około 14 km stąd. Wygląda to bardzo przemysłowo w tym momencie, bo tutaj budowa, jak widać, się toczy. Natomiast tutaj z tej stacji, chyba jest to Stator, tak? Tak, to jest stacja Stator. Dobrze myślałem, a to jest ścieżka, która można iść w kierunku Turbacza. Jesteśmy w obidowej wypożyczalni. Jak się nazywa wypożyczalnia? U pana Adama, tak. Będę wypożyczał zestaw do klasyka biegowych. Podmieniam wkładki na customowe, te, które robiłem ostatnio. Żebym tylko pamiętał, żeby te wkładki na nowo zmienić, ale chyba nie zapomnę, skoro te... Trasa z obidowej na Turbacz ma 11 km i mniej więcej 600 metrów przewyższenia, może więcej, 700? 600. 600. Dobra, można tu gdzieś buty zostawić. No, na biegówkach ostatnio bardzo mało biegałem. No, nie, nalepki. W porządku. Dzięki. Tutaj mamy system Rotefela, tak? Tak. Dobra. Ale dobry. Czy to się czy te wiązanie jest ustawione pod wielkość buta, tak? Tak. Jasne, super. I na mój wzrost ramion, tak? Czy to będzie gdzieś 1,50 m, czy 1,45 m? 1,50 m, dobra, super. Przy biegówkach i skiturach zawsze jest kwestia, że albo jest za zimno, albo jest za ciepło, także bardzo istotną kwestią jest ubieranie się na cebulkę, to znaczy bierzemy pierwszą warstwę, ewentualnie pod koszulkę, potem coś bardzo lekkiego, no i koniecznie puchówkę do plecaka, dlatego że im wyżej, tym zimniej, a na Turbaczu potrafi nieźle dmuchać. Na biegówkach bardzo, bardzo dawno nie stałem, ale sprawa tu nie jest skomplikowana, po prostu... Ja nowicjusz jestem, więc początkującemu wolno więcej. Strefa zmian nie była imponująco szybka w naszym wypadku, ale już ruszamy 11 km na Turbacz, 600 metrów przewyższenia. O, ja bardzo lubię biegówki, one są szybsze od skiturów, po prostu. Dobra, ale chowam już kamerę, dlatego że nie zrobię tutaj wyczynu, trzymając ją w ręku. Pierwszy kilometr uświadomił mi, że biegówki to nie są skitury zupełnie. Ruch jest całkowicie inny i trepcze kłapie jak po prostu ktoś bardzo, bardzo początkujący, ale powolutku wdrażam się w ten ruch i myślę, że jeszcze dzisiaj pokażę, co potrafię. No, Marta na przykład, ona po prostu umie to robić. Jesteśmy w pierwszym punkcie, gdzie trasa zmienia kierunek. Drugi już, postelnisko, popatrz. Tutaj, tu jesteś. Okej, dobra, numer dwa. Niech będzie śladami olimpijczyków, no i tutaj zaczyna się za chwilę stromizna, więc nie wiem, Marta, jak ty, ale ja się rozbieram, bo będzie za chwilę bardzo gorąco. Dla mnie jest okej. Banan nie wygląda, więc częstujemy się Bounty Milkshake. Bounty, ile płacicie za taką reklamę? 4 lat tego nie jadłam. Dinatrium fosfat, natrium hydrogen karbonat, amonium hydrogen karbonat. Masakrycznie dużo cukru, 42 gramy cukru. 25% czekolady, tak, kakao w czekoladzie, przepraszam. Także koniec tego postoju, lecimy dalej. Hop, i przeskoczyliśmy do Kałużny, punkt numer 4. Za sobą mamy jakieś 8 km. Zostało może koło 3.
pogoda, jak widać, widać Tatry tak naprawdę. Nawet słoneczko się przebijało delikatnie. Tutaj gdzieś nie przyznajemy się, ja się nie przyznaję, że nie jestem zaawansowanym narciarzem biegówkowym. Jestem wtórnym początkującym. Wtórnym. To jest miejsce, które jest za wąskie na nasze długie biegówki. I jesteśmy na stromym podejściu właśnie. Przypomnij mi, czy to był pomysł, żeby tędy iść? Tak, słuchaj. Szedłem tutaj kiedyś i powiedział mi tutaj, szedł jakiś starszy facet. Tak. Z siwą brodą. I mówi, tędy idź, będzie idź lepiej. Tędy, tak. Potem pokazywał mi jeszcze, jak chodzić po wodzie. I już jest ostatni kawałek. To już jest płasko prawo. Moja pomysłowość nie zna granic. Nie wiem, Marta, co się z kimś nie wygory, to zawsze jakieś przygody. I dotarliśmy. I tutaj widoczek na Podhale. Bardzo, bardzo mało ludzi. Co za widok? Daleko nie było. No, wiesz, różnie to bywa. Może jakąś zupę na przykład. Czosnkową. Ja sobie wezmę tylko śmietaną. Tu się zaczyna zjazd, a zjazd na biegówkach to nie jest jak zjazd na nartach, więc może być ciekawie. Jak zwinę glebę, to będą większe zasięgi, ale może uda się bez. Lubię zjazdy na biegówkach, powiem wam. Jeszcze ostatni odcinek, który jest dosyć stromy. No właśnie. Uwaga! To jest tak zawsze, że jak jest już teren łatwy, to człowiek traci czujność. Nie, to było dziewczynę. Jesteśmy z powrotem na parkingu. Wyjście na turbat zajęło nam godzinę 50, a zjazd jedynie 52 minuty. No powiedzmy, aż 52 minuty. Ten czas jest do poprawy. Trasa ma 22 km, 600 metrów deniwelacji. Kończymy ją w pięknym, padającym śniegu. Bardzo wam polecam, szczególnie w środku tygodnia, kiedy jest tutaj mniejszy ruch. Do zobaczenia. Kiran Fan. Cześć.